Wiecie, ja to jestem zdania, że iPhone to nie jest mleko ani chleb. Nie każdy musi go posiadać, żeby przetrwać. To jest jednak telefon i to w dodatku z wyższej półki, więc cena także jest raczej wyższa. No i trzeba też zauważyć, że ekonomia nie jest po naszej stronie w Polsce. Zresztą Apple podniosło ceny praktycznie wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. Czy jednak te ceny mogły być niższe? Wydaje mi się, że tak. Jednak jeżeli Apple miałoby gest dobrej woli, to nie podnosiłoby tych cen aż tak radykalnie, tak by na przykład za większy wariant pamięciowy nie dopłacać 700 zł, zwłaszcza, że w przypadku części urządzeń dopłacamy za powiększenie pamięci 500 zł. No ale mamy naszego iPhone'a za ponad 10 tysięcy zł, a to jest Video News 366. Wracam do Was po tygodniowej przerwie. W ubiegłym tygodniu nie było wideoniusa, bo szykowaliśmy materiały z targów IFA 2022 w Berlinie. Jeden został już opublikowany, jest jeszcze 6 w kolejce w różnych stanach, dlatego koniecznie zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, no i po prostu bądźcie z nami na dłużej. A teraz zacznijmy od najważniejszej premiery tych dwóch tygodni, czyli premiery nowych iPhone'ów. Chociaż zupełnie szczerze myślę, że iPhone'y nie były najważniejsze w tym, co prezentowało Apple, no chyba, że modele Pro i Pro Max. Te dostały dynamiczną wyspę, czyli notcha zaśpiewanego po raz setny, tylko że tym razem z animacjami, więc wszyscy są podekscytowani. W ogóle ludzie, kurczę, mamy już telefony, które nie mają aparatów z przodu, a ktoś się ekscytuje notchem, bo wokół niego wyskakują powiadomienia. No ale pomijając to, dostaliśmy nowy procesor Apple A16 Bionic w modelach Pro i Pro Max. Dostaliśmy także 48-megapikselowy nowy aparat w tych modelach i tam będzie można w końcu nagrywać wideo w rozdzielczości 8K. Oprócz tego pojawi się tryb większej stabilizacji, który trafi też do iPhone'ów 14 i 14 Plus. Nowe aparaty dostała także seria 14, bowiem to w dalszym ciągu są 12-megapikselowe matryce, ale mają one oferować lepszą jakość, w dodatku przetwarzanie trybu nocnego ma być lepsze i w ogóle Apple tam nam naobiecuje wszystko. Na pewno dużą zmianą jest to, że w każdym modelu z serii 14 zmienił się przedni aparat, który ma 12 megapikseli, przesłonę f1.9 i faktycznie mają to być zdjęcia o wiele lepszej jakości. A jeśli chodzi o modele 14 i 14 Plus, nie 14 Max jak się przewidywało, no to mamy tutaj 6,1 i 6,7-calowy ekran, procesor A15 Bionic, tak więc mamy tutaj trochę odgrzewkę, no i łączność satelitarną, która pojawiła się w całej serii 14, czyli wykorzystamy satelity do awaryjnej komunikacji od listopada, na razie tylko w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i na razie przez 2 lata za darmo, potem się zobaczy. Nowością w portfolio Apple jest Apple Watch Ultra, zegarek z 49-mm tarczą. Całkiem spory, całkiem gruby, jego bateria ma wystarczyć na triatlon, natomiast Garmin śmieje się, że oni czasu pracy swoich zegarków nie mierzą w godzinach, tylko w miesiącach i coś w tym jest. Jeżeli jednak popatrzymy na ten zegarek, no to faktycznie zyskuje on całkiem sporo funkcjonalności. Ma on być dobry dla nurków, poza tym, że wytrzyma na głębokości do 100 metrów, to też ma aplikację Oceanic Plus, która pozwoli tam mierzyć odpowiednie parametry, jaki jest kąt nachylenia, jakie jest ciśnienie, po to, żeby po prostu bezpiecznie nurkować i schodzić na kolejne głębokości. Oprócz tego pojawiają się jakieś dodatkowe ulepszenia w kompasie, gdzie będziemy mogli przypinać punkty, by do nich potem wracać na bazie właśnie informacji z kompasu. No i oczywiście Apple Watch będzie startował z Watch OS 9. Tam pojawią się nowe tarcze, m.in. taka tarcza z kompasem i wieloma elementami na jednym ekranie. W końcu ten ekran jest zauważalnie większy. No i każdy z tych zegarków zostanie wyposażony w sieć komórkową oraz podwójny GPS. Cena 4799 zł. Ledwo przechodzi mi przez usta, natomiast no... kto Apple zabroni. W Apple Watch Ultra pojawi się też funkcja, która została zaprezentowana przy okazji Apple Watcha 8 i będzie to pomiar temperatury ciała. Konkretnie pomiar tylko po to, żeby zmierzyć, czy zbliża się okres i żeby potem przewidywać to dokładniej, no ale to też już jest coś. Oprócz tego zegarki Apple Watch z tego roku dostaną funkcję wykrywania wypadków. Jeżeli nie zareagujemy na komunikat, to zostaną powiadomione odpowiednie służby. No i tych nowości tak naprawdę za bardzo nie ma w serii 8. Pojawił się też model SE, który ma być lepszy od generacji trzeciej, ostatniej, która była sprzedawana. No i jeszcze jedna ważna rzecz, roaming międzynarodowy. Szczerze, byłem zdziwiony, że tego nie ma w zegarkach, natomiast teraz to będzie, no i jest to jednak jakiś brak, który został nadrobiony, więc warto docenić. Apple odświeżyło też AirPodsy Pro, teraz za 1449 zł dostaniemy etui, które będzie zachowywało się dokładnie tak jak AirTag. Będzie miało głośnik, no ale dobra, same słuchawki też jakimś ulepszeniom uległy. Mamy w końcu panel dotykowy, mamy do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu i nowy procesor H2, który ma polepszyć redukcję szumów, który ma sprawić, że podczas trybu transparentności nie zaskoczą nas jakieś głośne dźwięki, na przykład, nie wiem, klaksonu,
czy robót drogowych, one nie będą podbijane przez ten mikrofon. No i ogólnie ma to być sprzęt inteligentniejszy, a jak będzie z jakością muzyki, to zobaczymy. Nadal wyglądają te słuchawki no, praktycznie tak samo, więc ktoś mógłby się na to obrazić. Ja w sumie z tym nie mam problemu, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ale no cóż, 1449 zł. To chyba ma znaczenie. A, no i oczywiście okazało się, że jednak korporacji nie da się kochać. Tim Cook podczas konferencji zapytany o RCS, czyli standard wiadomości, który jest o wiele lepszy od SMS-ów, których to Apple używa, by komunikować się z telefonami z Androidem, powiedział, że użytkownicy iPhone'ów to tak naprawdę tematem RCS się nie interesują i nie proszą o to, żeby poświęcić jemu uwagę. No, czyli po prostu olał resztę użytkowników, a gdy jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że przez standard RCS nie może wysyłać swojej mamie wideo na jej smartfon z Androidem, no to Tim Cook nonszalancko w stylu późnego kapitalizmu powiedział: kup swojej mamie iPhone'a. To już jest jeden krok od powiedzenia, mamy monopol, się hejterzy, tak więc nie podoba mi się za bardzo to zachowanie. No i jak widać jednak też miałem rację, że wywieranie presji publicznie przez Google, by Apple wdrożyło standard RCS, no nie ma najmniejszego sensu, bo Apple zabuduje się w tej swojej twierdzy, tym zamurowanym ogrodzie i po prostu nie będzie chciało, by ktokolwiek tam inny wchodził. Dobra, koniec o tych iPhone'ach. AMD zaprezentowało procesory Ryzen serii 7000 i jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o wydajność. Cenowo, no raczej spodziewamy się, że będzie drogo, zwłaszcza, że będziemy musieli przesiąść się na nowy typ płyt głównych. Komputery składane w oparciu o procesory w architekturze Zen 4 będą musiały skorzystać z nowych płyt głównych AM5, obsługujących wyłącznie RAM DDR5. AMD zaprezentowało procesory po części 5-nanometrowe, bowiem 6-nanometrowe jest jądro z interfejsem, no ale jeśli chodzi o chipset, no to faktycznie mamy tutaj do czynienia z przełomem wydajności, przełomem, który ma sprawić, że urządzenie przy tym samym poborze energii będzie o 49% bardziej wydajne, a przy tej samej wydajności o 62% bardziej energooszczędne od serii 5000. W dodatku w porównaniu z architekturą Zen 3 nowe procesory są w stanie wykonywać o 13% więcej instrukcji w jednym cyklu. To wszystko przy zwiększonym poborze mocy. Dla procesorów Ryzen 7950X i 7900X dostaliśmy pobór mocy deklarowany na 170W, w przypadku 7700X i 7600X jest to 105W, a więc no sporo więcej niż to, co mieliśmy w poprzedniku, ale ponownie tutaj nie chodzi o to, żeby wykorzystywać całą tę moc, tylko po to, by mieć więcej możliwości. Te większe możliwości oznaczają m.in. to, że Ryzen 7950X będzie miał taktowanie na poziomie 5,7 GHz na 16 rdzeniach i 32 wątkach. Co więcej, te wszystkie procesory na start są wyposażone w prosty układ graficzny RDNA 2, więc na samym początku myślę, że system będzie Wam w stanie działać bezproblemowo, dopóki sobie nie dokupicie karty graficznej. A gdy chodzi o ceny, zaczynamy od $299 za 7600X, potem $399 za 7700X, 7900X to już koszt $549, a 7950X to już $699. 27 września przekonamy się, jakie to są ceny w Polsce. No nie spodziewałbym się, żeby najdroższy procesor kosztował mniej niż 3000 zł, ale jednak jakby nie patrzeć, no AMD rzuca Intelowi rękawice i wydajnościowo te procesory prezentują się naprawdę okazale. Tymczasem Intel rzuca rękawice i AMD i Nvidia prezentuje specyfikacje swoich kart graficznych, natomiast nadal nie wiemy za dużo o tym, kiedy one właściwie się ukażą. Podobnie jak w przypadku procesorów, numer 3 oznacza karty powiedzmy początkowe, numer 5 karty o sensownej mocy, a numer 7 najmocniejsze sprzęty. Oczywiście jest szansa, że kiedyś pojawią się karty z serii 9. Na razie skupmy się na jednostkach, które faktycznie mają mieć premierę. Intel A770 to karta z 32 rdzeniami XE o taktowaniu zegara na każdym 2100 MHz. Oprócz tego dostaniemy nawet 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości na poziomie nawet 560 gigabitów na sekundę. Oprócz najmocniejszej karty w serii 7 pojawi się także A750 z 28 rdzeniami Intel XE, z nieco mniejszą przepustowością pamięci, no i oczywiście z 8 GB tej pamięci zamiast na przykład 16, a do tego będziemy mieli także karty jeszcze z serii 5 i 3. A580 zaoferuje najmniejsze taktowanie rdzenia w serii Intela, tam będzie 1700 MHz, natomiast będą to rdzenie wydajniejsze, będziemy mieli ich 24, gdzie na przykład w karcie A380 tych rdzeni będzie tylko 8, ale będą miały taktowanie na poziomie 2000 MHz. A580 zaoferuje przepustowość pamięci na poziomie 512 GB na sekundę, a A380 na poziomie no raczej słabym, 186 GB na sekundę, poziom raczej takiej karty GTX 1660 Super. Zobaczymy, gdzie to wszystko pójdzie i kiedy te karty się pojawią i jakie będą ceny.
bo na razie Intel nie dzieli się tymi szczegółami. Myśleliście, że to koniec premier w tym tygodniu? O nie! Motorola zaprezentowała 3 nowe smartfony z serii Edge 30, jeden zresztą mam teraz w rękach. To jest Motorola Edge 30 Neo w kolorze Very Peri, który został przez Pantone uznany za kolor roku. Nie wiem, na jakiej zasadzie oni to wybierają, ale potem okazuje się, że pojawia się całkiem dużo akcesoriów w tym kolorze, więc powiedzmy, że Motorola wyprzedza te trendy i faktycznie będziemy mieli tutaj ciekawy kolorystycznie smartfon. Ale czy poza tym warto zwrócić uwagę na te urządzenia? Pierwsze wrażenie na stronie i kanale pojawią się niebawem, natomiast teraz mogę Wam powiedzieć, że Motorola Edge 30 Ultra to jest smartfon potężny, 6,7 cala, oprócz tego ekran w rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem do 144 Hz, Snapdragon 8 plus Gen 1. No, specyfikacyjnie jest to potwór, zwłaszcza gdy dodamy do tego 125W ładowanie baterii o pojemności 4600 mAh. Mamy także wsparcie dla 50W ładowania bezprzewodowego i aparat o rozdzielczości 200 megapikseli. Nie miałem okazji zrobić zbyt wielu zdjęć tym aparatem. Mam gdzieś na telefonie takie zdjęcia, które nie są w 200 megapikselach. Będę je wrzucał do materiału, natomiast no, warto tutaj wspomnieć, że na przykład nie mamy 4K na obiektywie ultra szerokokątnym 50 megapikseli, więc nie widzę problemu. I na obiektywie z podwójnym przybliżeniem 13 megapikseli też nie mamy 4K, więc trochę lipa, ale myślę, że Motorola może to rozwiązać jeszcze aktualizacją. Czy rozwiąże? Szanse nie są gigantyczne, natomiast jeśli chodzi o ten telefon, to warto wspomnieć, że dostanie on 3 lata aktualizacji systemu, albo po prostu 3 duże aktualizacje systemu i 4 lata wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Oprócz tego nie mamy tutaj wodoodporności, jedynie standard IP52, więc jak herbata się wyleje, to telefon może przeżyje, może nie. A do tego no, jest to telefon, który nie ma też karty microSD, gniazda słuchawkowego. Dobra, co ja sobie tutaj wymyślam? Nikt już nie ma gniazda słuchawkowego. Za Motorola Edge 30 Ultra zapłacicie 4499 zł, chociaż teraz do 11 września możecie ją jeszcze kupić 500 zł taniej. Natomiast za 2999 zł albo 2699, jeżeli zdecydujecie się do 11 września, możecie kupić Motorola Edge 30 Fusion, która jest właśnie fuzją tych wszystkich elementów, trochę flagowości, trochę tej taniości, no bo na przykład nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego, ale mamy za to Snapdragona 8+, mamy tutaj też do czynienia z 8 GB RAM-u, nie 12, jak w modelu Edge 30 Pro czy Ultra, natomiast mamy też do czynienia z ekranem o odświeżeniu 144 Hz, jak właśnie w tych wyższych modelach. No i mamy tutaj też nieco mniejszy ten ekran, 6,55 cala, samo urządzenie też nie jest najcięższe, 175 gramów, za to bateria ma pojemność 4400 mAh, ładowanie 68W. Całkiem przyjemnie trzyma się ten telefon w dłoni, natomiast nie jestem pewny, czy ramki są tutaj wykonane z aluminium. Jeżeli chodzi o to, co mamy w aparatach, to tutaj już jest nieco mniej ciekawie. Główna matryca 50 megapikseli z optyczną stabilizacją, natomiast będziemy mieli tutaj słabszy aparat ultra szerokokątny, no i też mamy na przykład mniej wsparcia, bo dostaniemy 2 duże aktualizacje systemu i 3 lata poprawek bezpieczeństwa. Tyle samo dostaniemy w modelu Edge 30 Neo. No co ja Wam będę mówił, o gustach się nie dyskutuje, natomiast Snapdragon 695 w telefonie za 1899 zł. Ciężka sprawa o tyle, że jeżeli telefon będzie działał w porządku, a ma też 8 GB RAM-u, to tak naprawdę nie ma problemu. Ale z drugiej strony, jeżeli wydajemy takie pieniądze i dostajemy telefon, który jest no, lekki, nie ma dużej baterii, być może nie będzie miał jakichś super aparatów, ale być może się rozczaruje, no to płacąc za niego prawie 2000 zł, część z nas może poczuć się nieco rozczarowana. W ogóle on miał się nazywać Edge 30 Lite i chyba to by najbardziej pasowało. Na pewno jest bardzo lekki, 155 gramów, kurczę, powiem Wam, że no od razu trzyma się ten telefon inaczej niż wszystko inne, co trzymałem do tej pory. No a czy będzie tutaj też dobrze z jakością obrazu? No zobaczymy. 120 Hz, AMOLED Full HD+, 6,28 cala, więc na pewno będzie to nieco mniejsze urządzenie. No i mam nadzieję, że bateria o pojemności 4020 mAh faktycznie tutaj dowiezie jakieś sensowne czasy. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj bezprzewodowe ładowanie. 5W, ale jest. Nowe smartfony w tym tygodniu pokazał także Huawei i w sumie no, Huawei nie jest już na świeczniku, więc mógłbym pominąć ten temat, ale jest tam kilka ciekawych technologii i jest szansa, że Mate 50 Pro to akurat do Polski trafi. O reszcie modeli może nie będę na razie mówił, szanse, że trafią do Polski są nieporównywalnie mniejsze. Najnowszy flagowiec Huawei wyprzedził Apple i także zaoferował standard łączności satelitarnej, ale dzień wcześniej. Tym razem będzie to łączenie z chińskimi satelitami Beidou, no i oczywiście będzie to komunikacja jednostronna, ale będzie można zakomunikować, że potrzebuje się pomocy, więc chyba warto docenić takie rozwiązanie. Oprócz tego w telefonie znajdziemy nowe szkło, tylko w modelu skórzanym pojawi się szkło Kenlun Glass, autorskie rozwiązanie od Huawei, które ma być 10 razy bardziej trwałe przy upadkach niż to, co Huawei stosuje w innych modelach Mate 50 Pro. W dodatku telefon otrzymał certyfikację szwajcarskiej firmy SGS, oczywiście jest też wodoodporność w standardzie IP68.
Gdy chodzi o samą specyfikację, no to aparat prezentuje się najciekawiej, 50 megapikseli, natomiast ze zmienną przesłoną od f1.4 do f4. Teoretycznie powinno to wpływać na rozmycie, w praktyce zobaczymy, czy jednak krótkość tego obiektywu nie będzie miała większego znaczenia. No bo jest on krótki, no bo mieści się tam raptem paru milimetrach. Ten obiektyw, którym ja teraz nagrywam i ma ustawioną przesłonę 1.8, akurat tutaj nie ma za bardzo tła, więc nie zobaczycie, no ale ma z jakieś 20 cm, więc różnica jest odczuwalna. Co oprócz tego, ekran 6,74 cala z systemem rozpoznawania twarzy w noczu i oczywiście zagiętymi bokami, bo seria Mate z tego słynie. Do tego dostaniemy Snapdragona 8 Plus Gen 1 bez łączności 5G w połączeniu z 8 GB RAM-u i 256 GB na pliki użytkownika. Mate 50 Pro w Chinach kosztuje już na start około 4700 zł, a jak doliczę się polskie podatki, to czuję, że będzie to telefon za szóstkę. Na szóstkę za to nie spisał się rząd, który chciałby wymusić instalowanie aplikacji na nowych smartfonach, tylko chyba za bardzo nie wie, od której strony się za to zabrać. Redakcja Wirtualnej Polski dotarła do projektu przepisów stworzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeden z zapisów mówi tam, że autoryzowany sprzedawca, o ile jest to technicznie możliwe, zobowiązany jest do preinstalacji aplikacji mobilnej RSO na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom. RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to jest aplikacja, która ma być takim następcą RCS-u i ma być bardziej interaktywna. Natomiast no, tutaj pojawia się problem. Preinstalacja jest bardzo kłopotliwa i można dogadać się z producentami, którzy tam bezpośrednio w Chinach, Tajwanie czy jakimkolwiek innym miejscu instalowaliby takie aplikacje, natomiast raczej tego nie zrobią, bo po prostu mają takie podejście do rządzących i ich wymagań. No to można by teoretycznie wymusić to na dystrybutorach, tylko to by się wiązało z tym, że każdy dystrybutor musi otworzyć smartfon, zainstalować tę aplikację, zamknąć, a potem próbować sprzedać to jako nowe urządzenie, co raczej będzie miało negatywny odzew. No i można by poprosić Unię Europejską, by w ramach regulacji przy pierwszym uruchamianiu telefonu te aplikacje instalowały się w tle, natomiast też wątpię, że to przejdzie, jednak jakby nie patrzeć, Alarm 112 czy RSO to nie są aplikacje, które no mimo wszystko są potrzebne do funkcjonowania. Mamy inne systemy komunikowania o wypadkach. Na szczęście ten projekt będzie jeszcze negocjowany z operatorami i producentami sprzętów, więc mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy i jeżeli już będzie chciał na coś wydać pieniądze, to może nie na telewizję publiczną, a na przykład na promowanie takich aplikacji w przestrzeni publicznej. Taki szalony pomysł mam. A teraz krótko i na temat o Brazylii, która się nie patyczkuje i blokuje sprzedaż iPhone'ów, bo te nie mają ładowarki. W dodatku karze Apple karą rzędu około 10 milionów złotych. Tak więc całkiem ostro, no i w dodatku grozi tym, że następne iPhone'y także nie będą mogły być dostępne w sprzedaży. Zresztą nie tylko grozi Apple, Samsung także dostał takie ostrzeżenie, natomiast tam oferuje po prostu ładowarki za darmo wysyłane dodatkowo do urządzeń, które są w sklepach, więc da się. Apple, pomyślcie, bo może zniknie Wam jeden z rynków. Tymczasem 20 września zobaczymy najpewniej karty RTX 4000. Nvidia zapowiedziała event GeForce Beyond. I na tym wydarzeniu będziemy mogli, no podejrzewam właśnie, że zobaczyć najnowsze karty, no bo co innego w sumie Nvidia ma do zaprezentowania, co by tak medialnie ogłaszała na tydzień ponad przed. Z kolei ponad tydzień przed konferencją Ubisoft Forward wyciekły informacje o nowej odsłonie serii Assassin's Creed o podtytule Mirage, gdzie zostaniemy Basimem, no takim rzezimieszkiem, ale potem oczywiście zmieni mu się podejście do życia. No i będziemy grać w Bagdadzie z IX wieku, więc na pewno będzie to jakiś ciekawy, nowy setting, ale czy tak całkiem nowy? Zobaczymy. Tymczasem całkowitą nowością może być Mutok od Shiftal, który, no trzeba przyznać, wygląda nietypowo. Jakbyśmy sobie założyli kosz na śmieci na twarz, no to w sumie tak to wygląda. Ale to rozwiązanie ma sprawiać, że nikt z zewnątrz nie usłyszy tego, co mówimy, a jedynie mikrofonami przez Bluetooth zostanie to przekazane do smartfona czy komputera. Spotify może zawładnąć rynkiem audiobooków według CFO Paula Vogela. Firma już niebawem wprowadzi taką funkcję w swojej aplikacji, no i wtedy zobaczymy, co będzie z tymi Legimi i innymi usługami pokroju Empik Go. Za nami pierwsze testy standardu Wi-Fi 7, 5 gigabitów na sekundę w bezprzewodowej transmisji danych przy paśmie 6 GHz. Biorę to z pocałowaniem ręki i czekam na przyszły rok, kiedy takie urządzenia się pojawią. A na razie to wszystko w tym przydługim odcinku Wideoniusa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!